Ja się w zakładzie znalazłam, jak przyjechaliśmy do Bielawy, to był 47 rok. Rodzice przyjechali, to znaczy tato przyjechał dużo wcześniej, nie? No i tu chodziłam właśnie, gdzie liceum jest. To była podstawówka i liceum. Tam skończyłem 7 klas i stamtąd poszłam do przyzakładówki takiej, gdzie się uczyło na zakład włókienniczy, że się uczyło robić na krosnach, czy tam ja akurat wybrałam tak, że pracowałam na przędzalni, gdzie się dopiero po prostu zaczynały te cała procedura, żeby wyszedł jakiś materiał, to się zaczynało właśnie na tej przędzalni. Tam przychodziła bawełna i tę bawełnę przerabiali na czepalnię, a ja już pracowałam na takim, że się nazywało skręcarki, gdzie się tą watę, takie jak warkocze nawet były, nie, to się to wszystko tak kręciło i zrobiły się nici. A te nici przechodziły znowuż na tkalnię. Tam była tkalnia, przeglądalnia, że później to i snowalnia się nazywa. I na tej snowalni później robili właśnie nitki i na materiał. To one, te snowaczki układały tak jak grzebień te nitki i to później te nitki wiązało się na krosnach. I na krosnach puszczało się nie, i one wtedy cały czas chodziły te krosna i robił się materiał. Biały, tak, bo na początku gazy dużo robili, bo ta gaza była gdzieś tam importowana do Rosji czy gdzie. A to jak na przykład kolorowy, pościelowy czy jakiś inny, to się robiło i później to, jak jeszcze to przechodziło dużo, bo to idziesz z tej przeglądalni na brakarnię. Bo te wszystkie, moja praca polegała na tym, że się zrywały nitki. Miałeś na przykład 1500 czy 2000 rzeciąg było i nie, jak się zerwała nitka, to się światełko zapaliło. No i tam cały czas nie miałeś takiego odpoczynku, musiałeś biegnąć tam i to wiązać, a tu była przypięta maszynka taka. I później jak nie związałeś tą nitkę, nie, to później wychodziło tam, że oni na tkalni już mieli brak, bo jakaś skaza była, no to trzeba było to. No oni później robili ten materiał, później to szło jeszcze na farbiarnię, bo ten biały materiał, a później robiły te plastyczki i inne wzory. Czy to miała być pościel, czy w kratkę, czy jakieś tam, czy obrusy. I na tym się robiło później, wały takie ogromne były, nie, to i zgrzeblarki też się nazywały, to takie uchwyty, to brały, kręciło się na takie bębny wielkie, bo na tkanie też takie, jak się nakręciło, to były takie ciężkie, że one ważyły 100 i więcej kilo, więc musiało przyjść dwóch mężczyzn, żeby to zdjąć tą belę. Później znowuż to była składalnia, co babcia twoja ta właśnie pracowała. I ta składalnia to była taka maszyna, że to tak się składało je na tyle i później z tej składalni jeszcze na tak drugą belę, że to się zawijało ten materiał. I później jak do sklepu szło już, nie, no to już tej beli. No i takie projekty tam jeszcze, a i suszarnia jeszcze, no tam było moc, to trzeba było właśnie w życiu obejrzeć, to byś dzisiaj wiedział, jak to się wszystko robiło, nie? Na tkani to wtedy jeszcze były takie krosna, ja robiłam tylko miesiąc, bo jak się chodziło do tej przyzakładówki, trzeba było obejść wszystko tak, nie? Ale to już brali pod uwagę, że na przykład ja byłam bardzo szczupła i słaba jeszcze, żeby tak, nie? To trzeba było, żeby puścić to krosno, toś przyciskał tak i musiałeś go chwycić tak i tak szarpnąć do przodu i do tyłu, żeby ono ruszyło. Nie? I był taki bijak ogromny i tak się tłukło, tak pu. Po tym nie i to waliło i musiałeś uważać, żeby tam, bo były wypadki też, że nieraz głowę wsadzili, to i włosy porwało, czy co. No to tam była bardzo ciężka praca. A u nas była w tym ciężka, że miałeś wrzeciąg bardzo dużo i zrywały się te nici, a niekiedy jak się zerwała, jak nie nadążyłeś, to ona się na ten wał żelazny nazwinęła i trzeba było, miało się tutaj taki haczyk i ten haczykiem trzeba było, nie zatrzymywałeś maszyny, tylko na tym trzeba było, nie, i zdarzały się wypadki, że nieraz porwałoby palec czy co, to nie, później nam nie robili tych dziurek, żeby chwytać, tylko tak trzeba było, nie, bo nieraz zdarzyło się, żeś puścił ten hak i on tam porozrywał wszystko, nie. I później polegało na tym, że całe na trzy zmiany się robiło i później przyszły następne osoby, jak już ta maszyna narobiła tych szpul, to zadzwoniło, że trzeba wyjmować wszystkie, nie, no to te 1500 tych szpul musiało przyjść, to przyszło było 6 osób, to się nazywały takie, że one to zdejmowały, te kobiety, to one to zdejmowały szybko do kosza i to poszło ważyć się, ile ja zrobiłam tego.
jak zrobi, ile ja zrobiłam i jeszcze tam na tej wadze przerzuca, czy jak, jakieś szpulki były jakieś wadliwe, coś tam nie, że przeszło tak niewiązane, bo później już sprawdzali, no to już mi ci obniżyli zarobek czy co. No, no i na 3 zmiany się robiło, nie? Później drugie, a to co, coś, co ci się nawinęło i żeś to wyrwał, to znowuż musiało się ich iść na wagę, to braliśmy na wagę i później mi odejmowali to. Nie, to się każdy starał tak, żeby, wiesz, jakżeś chciał zarobić, no to musiałeś tak robić, żeby te nitki szybko uwinąć się, żeby one równo szły, nie? No to, ale oni nam później, na 3 zmiany robiło się to, wiesz, to oni nam później dawali aż więcej, jak widzieli, że my sobie damy obrotny, nie byłam obrotna tak, że zawsze miałam, to dodali ci jeszcze maszynę. Tak zawsze było, że dodali maszynę i znowuż musiałeś więcej robić. No z czasem później te 3 zmiany, no ale później no to, wiesz, no ciężko było, no każdy miał inną, później naciągarki inne, no każdy miał inną robotę. Później nawet otworzyli takie nową przędzanie, na której były już kolorowa się nazywa, gdzie już farbowane nici już przychodziły, nie? No to tam robili tak, że wiesz, no ale było bardzo dużo kierownictwa, że oni, myśmy pracowali, a oni na przykład jak się na noc robiło, to takie przy maszynie taka była skrzynka i było takie krzesełko, jak miałeś przerwę do jedzenia, nie? A później trzeba było odstawić, ale jak tak dobrze szło, wszystko się spojrzał, no to nieraz tak się kurczyło i się drzymało, nie? No to przechodził dyspozytor, czy co, raz cię złapał, czy coś, to cię obudził, nie? I pokazuje, że mi się tam zerwała, czy coś. Ale jakby cię złapał kilka razy, czy coś, to już jesteś niedobrym pracownikiem, to ci mówi, że albo się weźmiesz do tego, albo się zwolni, nie? Jeżeli nie chcesz pracować. I później na zakończenie, jak już rano mają przyjść, to ty musiałam tak, trzeba było, taka deska była z takimi grzebieniami, że musiałaś najpierw maszynę, podczas jak ona idzie, to trzeba było rękę wkładać tam i to wszystko, ten kurz wytrzeć i jeszcze przejechać tym, żeby to pozamiatać, wszystko, no i przyszła druga zmiana i oddawałeś tej drugiej zmianie. I ona zaczynała to samo, co ja. My to było przez 8 godzin. A później nam już zaczęli dodawać, tak, żebyśmy nadliczbowo robili to, bo to szło gdzieś, no eksport był duży, no to trzeba było tak robić, no tylko, że mało my zarabiali i ludzie się później wściekali i zaczęliśmy, te takie zebrania były, zaczęły u nas być takie zebrania, no robocze takie, nie? To zawsze przychodzili dyspozytorzy, kierownik, dyrektor przyszedł i myśmy schodziły na dół i te ludzie wszyscy zaczęli mówić, nie? Ale jak to kobiety, wszystkie jakoś tak nie miały, każdy się bał, nie? Weź ty, powiedz, nie? A to, że tak jest teraz, że tak, że nie naprawiają, takie te maszyny zaczęły być takie wadliwe, to nikt nie naprawiał, a trzeba było robić, nie? I zawsze, że za mało zarabiamy, i to zaczęły mi się skarżyć, tego nie ma. Ale każdy się bał, bo że nie, no to ja zawsze gadałam, nie? Bo wszyscy nagadałyśmy się o tak jak ja z tobą, a później mówią, idziemy, to ja mówię, no to gadajcie tylko, bo ja nie będę sama gadać, nie? No ale przyszło co do czego, no to zaczęło się, tam któraś się też odezwała, bo była też taka z innej przędzali i mówi, że co to, jakieś, żeby tak było, mówi, że tak, nic nam, nie ma żadnego ulepszenia, ani nic, stare maszyny, nie ma tego, nie? No to ja zawsze gadałam, że ten nie naprawia, czy nie, bo tak było, że znałam takich różnych, że on nie przyszedł, nie naprawił, nie zrobił, nie? Był bardzo dobry, byli majstrowie, których do dziś pamiętam, ale byli tacy, co wiesz, też spał, poszedł do biurka, spał, nie było go, a człowiek nie miał później, no nie będę robić, bo wszystko popsuło się i ja nie będę, coraz mniej wrzeciono wyleciało albo coś. No to ja zaczęłam, wiesz, trochę gadać tam, no to nie było mi tak wesoło, bo zawsze przyszedł później majster i mówi, nie, wie pani, niech pani, nie każdy za siebie mówi, ja mówię, ale one nie chcą gadać, oni chcą tego, ale jak nie chcą gadać, to ja gadam za nich wszystkich, nie? No i tak, wiesz, jak i to akurat taki czas był, ale już przyszło, zaczęło się tak już wszystko przewalać, nie, że przyszedł ten, że o strajkach mówili, że tam, że tu, wszyscy się jakoś mobilizowali, tam mieliśmy, gdzie twój wujek robił, to byli ci mężczyźni, tam był ten ślusarski zakład, nie, my się z nimi trochę dogadali, tak, ale mniej więcej to tak się wiedziało, kto, wiesz, kto zatrzyma, no, to tak my się zbieraliśmy w kubkę, tak, nie, już oni wszyscy ci inni takie kierownicy, dyrektorzy, to już tak wyczuwali, co to będzie, nie, to ja mówię, weźmiemy i słyszymy, że już tam gdzieś na tkalni strajkują, to ja mówię, no to myśmy się tak zmówili, nie?